Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie. Kolejny dzień, w którym jestem uwięziony w tej głowie X-a, a bardziej Y-a. Mam już naprawdę tego serdecznie dosyć. Nie mam nad tym żadnej kontroli, co się tutaj dzieje. Nie wiem totalnie, co mam z tym zrobić. Nie mam pomysłu, jak mogę to powstrzymać. X wie o wszystkim, co robię, o każdym moim ruchu, o wszystkim, co powiem, o wszystkim po prostu wiem dzięki tej głowie. Już mam serdecznie tego dosyć. Nie mam pomysłu, jak mam to zmienić. Jedyne co, to w poprzednim odcinku udało nam się zaobserwować Dave'a, który wraz z X-em był gdzieś tam w tym szpitalu, tam za szpitalem, w tamtą stronę jakoś tam. I słuchajcie, sprawa jest taka, że musimy tam dzisiaj pójść i sprawdzić, jak tam wygląda sytuacja. Zbadać dokładnie to miejsce, ponieważ możliwe jest szansa na to, że znajdziemy może jakąkolwiek poszlakę, która sprawi, że doprowadzi nas to do X-a, do może miejsca, w którym on mieszka, albo do czegokolwiek, co powstrzyma jakby to działanie tej głowy. Nie wiem, totalnie już nie wiem, no ja nie wiem, na co mam liczyć. Liczyłbym na to, że znajdę jakiś lek, który sprawi, że po prostu ściągnie się ta głowa ze mnie. Jeżeli byśmy coś takiego znaleźli, byłbym mega szczęśliwy. Widzowie, mam nadzieję, że to się wydarzy. Oczywiście im więcej łapek w górę, tym większa na to szansa. Przynajmniej chciałbym w to wierzyć, że zostawicie duży łapek w górę i wtedy będzie się wszystko, że tak powiem, wszystko się ułoży, a tak samo liczę na to, że zostawicie subskrypcję, ponieważ ponad 50% osób oglądających mój kanał nie subskrybuje mojego kanału. Smutne. Smutne, ale prawdziwe, widzowie, więc możecie to zmienić. Kto ogląda bez subskrypcji, zasubskrybuj. No i tak samo, widzowie, jest kolejna bardzo ważna sprawa. O, to muszę powiedzieć, to musicie się skupić teraz, bo to jest bardzo ważne. Słuchajcie, jest mój drugi kanał, Szczypson Plus. Tam zbudowaliśmy wraz z Dave'em na naszym serwerze Kidowice, na naszej wiosce Kidowice zbudowaliśmy zoo. Kupiliśmy masę zwierząt do tego zoo. I pewien niemiły pan po prostu nam zabrał te wszystkie zwierzęta. I my teraz walczymy o to, żeby te zwierzęta dostać z powrotem. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak walczymy, to wbijajcie na kanał Szczypson Plus, oglądajcie, subskrybujcie tamten kanał, bo tam też fajne rzeczy są. I mam nadzieję, że wam się to spodoba, ponieważ no, tam się powiem wam, dzieje. Tam musicie być koniecznie. Dobra, słuchajcie, lecimy. Lecimy w tamto miejsce, gdzie mamy lecieć. Czyli lecimy w stronę tego szpitala. Już mnie denerwuje to, że ja widzę te obramówki wszędzie. Wszyscy denerwują mnie, to niesłychanie. Po prostu wkurza mnie to, że to ciągle widzę. Ciągle. I już po prostu chcę sprawić, żeby po prostu to znikło. Jak to zniknie, będę szczęśliwy w opór, nie? Dobra, ej, zniknęły te ślady. Widzieliście? Tu były ślady prowadzący do tego, czyli X zamknął. Właśnie, widzowie, bo ja tam wczoraj jakby byłem, widziałem tam Dave'a i X'a, a później wróciłem, znowu przyszedłem i oni zniknęli. Nie wiem totalnie, gdzie się podziewają. Ja oczywiście dzisiaj się spotkałem z Dave'em, no i on po prostu ze mną niespecjalnie chciał gadać, bo jakby, bo ja, no, ja jestem trochę takim impostorem, nie? Że ja jakby wszystko słyszę, nie? Znaczy, jakby X dzięki mnie wszystko słyszy, wszystko widzi. No więc jest trochę lipa, dobra, uwaga. Okej. Dobra, wiecie co? Wykorzystajmy... O, mamy noktowizję, dobra, fajnie. Wykorzystajmy to, może znajdziemy jakieś ślady tutaj. Liczę na to. Bardzo. Dobra, to dźwignię, myślę, że tam coś siedzi. Dobra, tu coś jest, tu nic nie ma. Jest wszystko git. Dobra, czekajcie, musimy zwiedzić to miejsce i zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Tu jest pusto. Dobra, tutaj. O, jest skrzynka jakaś. Zrobiłem zdjęcie skrzynki. Spalmy to, nie chcę tego. Pusta skrzynka, dobra, czyli tu nic nie daje. W wodzie, czy coś się kryje w wodzie? Nic się nie kryje w wodzie, dobra, no to trudno, tutaj nic. Tu też nic. Ej, naprawdę tutaj nic nie ma? Nie wiem, przyszedłem tutaj po to, żeby po co przyszedłem tutaj. Czekajcie. Ten, może zobaczmy. A tam? O, tam coś może być, czekajcie, sprawdźmy to. Up. Dobra, wylądowałem tu. Dobra, git, uwaga. Nie, tam nic nie ma chyba. Serknę na zoomie, no nie, no nic tam nie ma. Nie, dobra, kurczę, dziwne, ej, dobra, tu jest owca tuż nad nami. Czyli tam by się dało dostać tak dosyć prosto. Dobra, nie wiem, o co chodzi, ale to... O, to czekajcie, bo tej skrzynki nie sprawdziłem chyba. Nie wiem, co jest w niej. Dobra, tutaj też nic nie ma. No nie, no kurczę. Nic nie ma. Dobra, Dave tutaj leżał. Ej, dobra, wiecie co? O! Właśnie chciałem mówić, że intuicja mi podpowiada, żeby zerknąć pod to. Że tu coś może być. I... No. Sprawdźmy to. Dobra, tu nic nie ma. Serio? Dobra, jest. Anty-X. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem. Ale bierzemy. Czemu nie? Oczywiście, że bierzemy. Jak to jest anty-X, to brzmi, jakby mogło mi to pomóc jakkolwiek. Dobra, czekajcie, zróbmy tak. I tu jeszcze tak. Dobra, okej, okay, naprawiliśmy to. Nie wygląda to podejrzanie. Dobra, bierzemy to. Ej, dobra, nie wiem, co ja mogę z tym zrobić. Czy ja nie wiem. Dobra, nie chcę tego używać na razie, bo nie wiem, co to jest. Czy to jest jakaś mina, jakaś bomba, czy coś. Nie wiem. Nie chcę tego sprawdzać. Wracamy na chatę i tam to sprawdzimy. Ej, dobra, widzowie, kliknąłem w to i to mi znikło. Nie mam tego. Kliknąłem w to prawie wszystkie myszy i znikło. O nie. Czekajcie. Co ty gadasz, że mam jakieś okulary? Ja teraz to zauważyłem, jak mam okulary założone, to ja, patrzcie, nie widzę tych obramówek.
Ej, czy ja powstrzymałem w tym momencie głowę X-a i ja nie widzę. Dobra, dobra, jest, jest, proszę, żeby to się okazało prawdą. Czekajcie, czekajcie, ja pójdę podejwać, czy on jest u siebie na chacie, czy on tam w końcu dotarł. Ej, jestem ciekaw jego reakcji bardzo na to wszystko, jak on to zobaczy. On się będzie śmiał z tego, że ja mam takie okulary na 100%, bo to wygląda przecież fatalnie, ale przynajmniej działa. Dobra, czekajcie, wchodzę. Spakowałem się. Wchodzę tu. Wchodzę szybko, szybko, szybko. Halo? Jest tu ktoś? Halo? Jest tu może Dyson? Halo? Halo? Ej, gdzie? Tu! Patrz! Patrz! Widzisz co mam? Co ty masz za gogle narciarskie? To nie są gogle narciarskie, stary. Znalazłem to pod tym łóżkiem, tam gdzie ty byłeś w tym szpitalu. Do pływania dobre. Nie do pływania, stary, ja w tym momencie... Słuchaj, słuchaj, nie, 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 czekaj, 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 czekaj. Gdzie ty idziesz? Co? No do wody zanurkować. Ale to nie o to chodzi, stary, słuchaj. Ja widziałem takie... Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Widziałem, miałem takie naprawdę X-ray. Pamiętasz, jak ci mówiłem, że widziałem jakby wszystkie moby, które są gdzieś tam pochowane i tak dalej? Tak. Tak, jest. Mówiłeś, no. No, no to stary, tego już nie widzę. Założyłem te okulary, tego nie widzę, tylko jest jeden problem, nie mogę ściągnąć tych okularów. No, genialnie. Ej, to teraz każdy będzie widział, że masz tą twarz. Nie, bo ja mogę dalej założyć głowę. Aha! No, to git. No. Ja to mam jakby założone, przypisane do mnie jakby, wiesz, jakby, że mam to... Jakby, no nie wiem jak to wytłumaczyć nawet, ale stary, no git. W tym momencie, czekajcie, bo ja nie widzę tego teraz, o. Ale co to robi? No stary, no prawdopodobnie powstrzymuje X-a przed kontaktem ze mną, nie widzi teraz co robię. Mówisz? No to stary. Gogle narciarskie. Kurde, no on nie widzi teraz tego wszystkiego, nie? Tego co ale widział. Ale gogle narciarskie, no. No stary, ja, słuchaj, inaczej, no kurde, mówię ci, widziałem te obramówki, miałem moce tej głowy. W tym momencie, jak założyłem te okulary, te moce jakby znikły, nie widzę tych obramówek, już jest wszystko git. Aha, czyli widzisz normalnie. Widzę normalnie. Aha. Czyli w tym momencie tak jakbym był, wiesz, zdrowy w 100% i jest kurde git, elegancko, nie? Aha. I teraz to ciekawe. Wiesz co jest teraz najlepsze, że możemy normalnie rozmawiać. Musisz się obawiać, że nas będzie posłuchiwał. No szkoda tylko, że już mam rozwalone serca. No dobra, no ale teraz możemy się nad tym pozastanawiać, jak to naprawić, nie? Właśnie, a jak boli cię to? To mnie nie boli, no ale to, ale boli mnie bardziej to, że nie mam serc, no. Jak nie masz serc? No nie mam dwóch serc. Ale bo właśnie, bo ty nie wiesz, no, straciłem dwa serca. Jak straciłeś dwa serca? Co wyszedłem po tej wodzie? No zabrał mi dwa serca. Nie mam dwóch serc. W jakiej wodzie? A to, co my się tam rozdzieliliśmy? Tak. To gdzie tam był? Tam był X? Tak, u góry. On wie o zabrał tej bazie. Mi dwa serca. O nie. Wie wszystko. Okej, okay, wszystko okay, wie okay. Prawdopodobnie to, o czym gadaliśmy. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, czyli a to ile masz serc teraz, jakbyś to miał podliczyć? Osiem. I to po prostu na tym pasku masz mniej, czy masz jakoś, nie wiem, jak to wygląda? No tak, na pasku mam mniej. Prawdopodobnie jutro mi z mojego zbiorniczka też zleci. Z czego? No tutaj, kurde, no widzisz, no tu mam jeszcze całe te serce, no pewnie one zacznie się niszczyć. Ja nie mogę, dobra, z jakiego zbiorniczka ty, dobra, nieważne, jest późna bądź godzina. W każdym razie, no i co teraz? Jakiś no plan? Nie wiem, no prawdopodobnie po prostu, no będę musiał... Czekaj, sprawdźmy jedną rzecz, chodź ze mną. Dam ci złote jabłko. No. I zobaczymy, co się wydarzy, jak zje złote jabłko. No ale co ma się wydarzyć, no? No, dadzą mi się dwa serca po prostu do góry, no ale to nic nie da, no. No właśnie, no ale czy tamte ci wrócą, nie? No nie, no, znaczy, no nie wiem, no nie testowałem, no dawaj, pokaż. Czekaj, kurczę, muszę znaleźć złote jabłko. Gdzieś miałem. Jak nie, to zaraz skraftujemy chyba. Albo i nie. No nie, nie gadaj, że nie mam złotego jabłka. No, to nieźle miałeś. No, ale to no bo kiedyś miałem. Złote jabłko. Kiedyś miałem złote jabłko, ale to jest jakiś sposób, nie? Może było to sprawdzić. Ale nie skraftujesz, bo nie masz itemów. No nie mam złota, no. Jestem, prawda, jesteśmy, kurczę... No jesteśmy więc, zgubieni. Więc jesteśmy biedni i jesteśmy nieporadni. No nie, nieporadni. Dobra, to tego nie sprawdzimy. Ale to czekaj. Idę na kradzież szybko. Ale myślę, że Emilia ma co ty. Nie wiem, liczę na to. Liczę na nie, to, że będzie miała w jakiejś skrzynce losowej tutaj, prawda, coś. Złote jabłko. Halo, proszę, złote jabłko. No tu jest złota trochę, no ale no to jest złe. Ale to za mało. Nie zrobimy z tego złotego jabłka. Ale chyba, trzeba chyba tylko grudek, grudki trzeba. Nie, nie, jabłka. Chyba trzeba sztabki. Co? No, bo marchewki robisz z tych... Co? Tych. No tak. Nie. Tak. Mówię nie ci. Nie rób sobie działka, okej? Okay? Mówię ci, tak jest. No dobra, no nie ma ona tego złota niestety. No dobra, trudno. Dobra, no nic, no nie zrobimy tego, nie sprawdzimy. Tutaj w tym też nie ma. No dobra, trudno, no ale... O, czekaj, nie czekaj, da. Dobra, stój tu, czekaj. Czekaj, bo ja wiem, że Paweł to ma zawsze dużo wszystkiego. No na pewno ma, no ale to tak zaś kolegę okradać. No ale żeby tobie pomóc, nie? Bo zatem to jest trochę złota, które mu oddam. Czekaj, spokojnie. Nie burz się. Czekaj, no czy nie mogę tu otworzyć skrzynki, w której mam prawdopodobnie ma wszystkie najcenniejsze rzeczy. Dobra, tak? No tak, kurczę, no nie uczciwie. Jest, dobra, czekaj, no ale dobra, on wybaczy mi chyba, nie?
Nie. 8 potrzebuję. Oddam mu to. Widzowie, obiecuję, że mu to oddam. Zdobyłem no, tam tyle tego, że ten. Dobra, teraz czego? Jabłko musimy zdobyć. No ty nie masz jabłka, Boże, typie! Spokojnie. Emilia miała jabłko. Emilia nie miała. Miała jabłko. No to mogłeś wziąć. No, ale nie spodziewałem się, że znajdziemy złoto. Jaki bot. Albo nie miała jabłka? No na pewno nie miała. Kurczę, faktycznie nie miała. Ja też to szukam we wszystkich moich skrzynkach, ale też nie widzę. Ale może ja miałem jabłko, czekaj. Może ja miałem jabłko. Też szukam, ale... Czekaj, nie, kurczę, no, ja nie płakam. Naprawdę nie będę miał jabłka? Ja nie mam. Ja teraz przeszukałem, nie mam, no. Mam arbuza. W żadnej skrzydze, to jest niesamowite. Ej, dobra, to jest... O, mam jabłko, wiedziałem, że mam jabłko, czułem. Dobra, chodź do mnie, szybko. Idę. Pyk, dobra, złote jabłko, mam. Zrobione. Udało się zdobyć. Dobra, uwaga. Boy. Chodź tu do środka. Jedz. I zobaczysz, co się teraz będzie działo. Uwaga. I powiedz, ile masz serc. No nie, no mam... Znaczy, zastąpiło mi jakby tamte tymi złotymi. Aha. No ale one mi znikną, jak znikną złote. A ile tam ci czasowo pokazuje, że musimy poczekać, żeby sprawdzić, czy to zniknie? 2 minuty. Za długo. Nie będziemy tyle czekać. Wypić mleko. No możesz wypić mleko, w sumie racja. Czekaj, kurczę, mamy mleko? No nie, no błagam. Nie będziesz miał, no skąd? Kto wie, czy tutaj mleka nie będzie. Mam wiadro z wodą, ale to nam chyba nie pomoże. Czemu te wszystkie książki kolekcjonujesz? Kolekcjonuję, bo ja jestem koneserem książki. Sztuki. Dobra, mam wiadro, potrzebuję krowę. Dobra, no nie ma krów, my tu nie znajdziemy za nic. Wiem, gdzie są krowy! Pamiętam. No też wiem, sobie. Pamiętam, nawet ostatnio ci mówiłem, że je widzę. A, że u Marka pod tym. Tak, uwaga, mam mleko, zdobyłem. A nie, czekaj, nie trzeba, ja już spadłem z bloku i mi spadły te zdrowia. Aha, no to fajnie. Już nie mam, no, czyli, tego serducha, czyli mój plan poszedł się walić tak naprawdę, no dobra. Nie działa. Spadłem. Dobra, słuchaj, ja będę myślał, ale wiesz, jak jest plus te okulary, nie? Czekaj, gdzie ty jesteś? No, jestem przy swoim domku. Przy twoim czy moim? Moim. Okej, lecę do ciebie, żeby porozmawiać z tobą twarzą w twarz. No ja rozumiem, co ten... Mam okulary, więc dzięki temu teraz X nie widzi, co ja robię. To jest idealny sposób na to, żeby to wykorzystać. Znajdziemy sposób na to, żeby cię wyleczyć i wrócić ci te serca. Trzym się, dobra. Nie pękaj i nie, prawda... Miej się. Pęknie mi serce, halo. Trzym się. Dobra, widzowie, no jest, powiem wam, no nie jest kolorowo, jest, powiem nawet więcej, jest ciężko. Ciężko jest, ale słuchajcie, mamy plus, jest krok do przodu. W tym momencie zniknęło wszystko, co mnie denerwowało, nie widzę już tych obramówek. Mam nadzieję, że X również nie ma teraz ze mną kontroli, oczywiście tej pewności nie mam, ale mam nadzieję, że tak to działa, widzowie. I że dzięki tym okularom jestem teraz bezpieczny. Oczywiście te okulary wyglądają fatalnie, ale ważne, że działają.